Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MC, ja o tym przed wami, sobota, dalej w Postal 2. Dosłownie jestem po wczytaniu gry, nie wchodziłem w mapę, nie wiem co tu ogólnie będzie, nie wiem co mnie tu będzie czekać, nie mam pojęcia, ale kochani widzowie, kochani oglądający tego kanału, a przynajmniej filmików właśnie ostatnich z Postala, skorygowali mnie w paru kwestiach. Otóż, sobota i niedziela nie jest normalnie w Postalu 2, jest to DLC, które nazywa się Apocalypse Weekend. Ja o tym kompletnie zapomniałem, nie pamiętałem o tym, ale teraz pamiętam i teraz wiem, że gramy aktualnie DLC, które nie było normalnie w grze. Ja na początku myślałem, że to jest Paradise Lost, ale to nie jest Paradise Lost, bo Paradise Lost to jest kompletnie coś innego jeszcze, więc gramy teraz normalnie Apocalypse Weekend, co już tam dałem nawet w tytule i wszystko i tak dalej. Panie i panowie, chcę zaznaczyć jeszcze, że aktualnie jest 30 stopni. Jest 20:10, jak to nagrywam. Pewnie przestałbym już chrzanić o tym, że jestem głodny, gdybym wreszcie polazł do knajpki. Okej, czyli już wiem, gdzie musimy iść. Ja muszę mieć ten wiatrak wyłączony, który tutaj jest, ponieważ no, szumi, a to nie jest dobre nagrania. Mam lampkę tu, która mi świeci i włączone światło u góry. Także jeżeli będę wyglądał, ja będę dopiero co został zdjęty z rusztu, to już wiecie czemu. Lecimy. Okej, czyli to nie koniec kochanych kociaków. Ta przy okazji sobie przypomniałem, żeby zmniejszyć dźwięki właśnie tego shotguna. Nie da się. Okej, to zrobimy tak. To zrobimy tak. Co mi G skaszowało? Halo? Tak, skaszowało mi G. Okej, wczytałem G z powrotem. Ustawiłem audio i wszystko, nie wiem czy teraz będzie ok, czy nie. Ale nie ma kociaków. A, teraz są! A przynajmniej jeden, a drugiego... Teraz jest tylko jeden. O, jest drugi, ok. Ok, to było dziwne. A tu jest maczeta. Ja mam maczetę, ok, no w sumie tak, no nie mam wszystkich tutaj broni. Tylko to co pozbieraliśmy. Chociaż nie, to rozebraliśmy wszystko. Ok, dobra. Czyli do jakiejś knajpki mamy iść coś zjeść. Okej, okay. Czy to jest w ogóle problem? Nie ma mapy! Nie ma mapy! Okej, okay. To w takim razie do jakiejś knajpki, ale nie pamiętam tej mapy na pamięć. I... O, coś gaśnie, zobaczmy. Torture Shop, okej? Okay. Soil and Green... Wiesz co? Green. Naprawdę jestem niewiarygodnie głodny! Is people. Okej, okay, jesteś głodny, rozumiem, spoko. A ja tutaj czytam to, co tutaj się dzieje. Spams on of... Endurement, ok, Master is me commander. Ok, Lesbian Midget Wrestling, co? O! Brutal Donkey Rape, Jesus, idziemy tu. Co tutaj mamy? F5? Tak, F5. A jest zdrowie, jasny gwint. Mam jakąś kasę. To będzie 100 zielonych. Nie, podziękuję, tyle nie mam. Myślałem, że za 50 może jest, ale tak w sumie powinienem chyba sobie zachować jeszcze kasę na to właśnie jedzenie. Ale no, gdzie ja jedzenie w ogóle znajdę? Fat Guy Computers, best systems ever. Oj, to będzie coś czuję, że naprawdę dużo różnych śmiesznych nawiązań. Matko, ale jestem głodny. Okej, okay. O, Greasy Panda. Zobaczmy tutaj, może tutaj coś zjemy. Damy radę tutaj coś zjeść? F5. Hello, dzień dobry. Czy ja jestem w stanie tutaj coś... O, tak, tu miałem przyjść, zobacz. Pożądal. Czy masz okogo, będzie nam tutaj dokuczać? Sądzę, że potrzebuję drinka przed śniadaniem. Nigdy już tu nic nie kupię! Świetnie. Mhm. Aha. What the hell? Może powinieneś pójść z tym do dermatologa, kolego. Chodzi o to, że... Ha, ty pewnie też chcesz dostać coś do żarcia, co? Jezu, skąd wy się do cholery ciężkiej bierzecie? Może wezmę zestaw numer 2? Tak, bla bla bla. Klapsy ze szczurzych klocków. Czy chcesz może walący syfem serek na tę kubkę żarcia? Bez sera, dzięki. I pewnie chcesz zakichanego powiększonka, co nie? Kupia pierdolą. Hadu, ba. Jest ten tekst. Dostajecie wóz. To jest apokalipsa! Wpierdzielę twój mózg. No i są w końcu zombiaki, o które mi chodziło. Zombie z chorobą wściekłych krów i syndromem Touretta. Touretta? Spróbuj tego, zarażona walniętą krową szmato. Juhu! Jasna dupa, dalej się rusza. Żyj to ściągająca muchy kupo gnoju. Jezu. O.
To są zębiaki, którym trzeba głowy rozwalić. Chodzi o głowy! Musisz rozwalać ich łby! Hej, masz rację! Chodzi o ich łby! Wow, postać coś... O Jezus Maria. Postać wytłumaczył coś w normalny sposób? Czyli co? Czyli motek! Pięknie! O Boże Święty! To zombiaków, co ja dzisiaj niekoniecznie chciałem! Co? Mi nazwałeś? Są te zombiaki w końcu! O tak! Yes, baby! Na nie czekałem przez całą serię z postala o nim mówiłem. O, sorry stary, nie ciebie chciałem. Mightło mi się trochę. Okej, okay, wszyscy? Ty dziwko! A to okej, okay, to ciebie nie będę bił. What the fuck, typie! Jezus Maria! Jak robiłem zombiaki w postalu. Cicho sieć? 20 tutaj jest, okej. Okay. Dobra to, jeszcze 12 do załatwienia tutaj, co? A chodź, to jest koleżanko, jesteś zombiakiem? Hej, uważaj! Nie jesteś zombiakiem, okej. Okay. Dzwonię do gliny! A dzwoń sobie! Te zombiaki są wszędzie, na pewno tutaj coś podziałają. Jestem przekonany, że tutaj policja na pewno masakrycznie dużo wskóra. Jestem święcie tego przekonany. Jebut! O kurwa, drzwi rozwaliłem! Mocny jestem, Łotek, nie powiem. Czy jesteś zębiakiem? Czy masz krew na sobie? Halo, panie kolego, pytałem coś. Nie, bo ty masz taką... Czy jest kamizelka? Czy jakoś tak chyba? Sakra. Ciebie by zabijał, ciebie oszczędzę. A co, jak tą głowę rozwalę? Nie zajęczyło. Muszę przestać palić to świństwo. A paliłem? Nie przypomniałem sobie, żebym palił. Ufaję w ostatnim czasie. A nie, paliłem, jak wychodzimy do szpitala. Faktycznie. Cześć kolego! Cześć koleżanko! O Boże, te zombiaki są tak zajebiste, ale pierwsza reakcja na nie... Na te teksty, bo ja te teksty każdy kojarzy, nie? Głupia pierdoło! Głupi pierdolcu! I tak dalej. Te teksty każdy kojarzy, więc... No i gdzie ta policja jest? Bo czekałem na nią w sumie, a się nie doczekałem. Syfnie się czuję! Wcale tak nie przewidywałem. Bo wyjdźmy! Tylko obsługa, ale... A on się jespią, czy co? Bo szukam i nie widzę, albo oni się nie jespią, oni się muszą jespić. Jesteście marzeniem sennym dermatologa. Wiedziałem, że to szkodliwe. No to jest od skóry... Chyba, nie pamiętam szczerze. 15 na 20, to jeszcze paru musimy załatwić. Zejście jest do pani. Jest i zombie. Co mówiłaś? Nie słyszałem. Chodź, chodź. Czekaj, czy one będą normalnie, czy... Ja byłem przekonany, że są w tym podstawce zombiaki, a nie w Apocalypse Weekend. Byłem przekonany co do tego. A widzicie, byłem w błędzie. Jeszcze jednego muszę zobaczyć. Ja jeszcze jednego znajdę. Halo, halo. Zombiaczki, zombiaczki, taś, taś. Zwalę wam głowę, ja taś, taś. Ja pierdolę. Halo? Zombiaki? O, jest! Ło, jest więcej! O! Jaka taka scena to była, się... Jezuza, to się wyglądało! Ja nie jestem zombiakiem! Ej! Już mnie nie pomylić z zombiakiem! Co tam się dzieje w ogóle? Podoba mi się twój styl, synu! Może chciałbyś zostać nowym miejskim inżynierem do spraw usuwania szalonych krów? Tak się składa, że akurat zmieniałem pracę. Policja mnie zwerbowała, nie no, grubo. Czyli teraz co, wszędzie będą zombiaki? Czy ja będę musiał teraz tylko z młotkiem latać? What the fuck? Co tu się dzieje? Gdzie ja wylądowałem? Co to jest za DLC w ogóle? A teraz słuchaj mnie uważnie, synu. Według naszych ustaleń najlepszym i najzabawniejszym narzędziem do pozbywania się krów jest oto ten zatwierdzony przez rząd młot. Brata, ja mam jakieś młotek. Pytania? Okej, okay, działaj! Okej. Okay. Czyli dobrą bym sobie wybrałem, widzę. Moja śledziona! Au! Kto do mnie... Ktoś do mnie strzela? To brzmi, jakby ktoś strzelał. Ale okej, okay, czyli muszę uważać na to. A mogę ją rzucić? Nie, nie, bój.
Dlatego się odbił tak. Tylko się odbił ten młotek. Ja zadałem dużo obrażeń tym krowy. Halo, halo. No muszę to dobrze wycyklować, widzę. Ja się obyci. A wiem, że mogę chyba. I następ możesz! Jak to teraz wyciągnę? To pamiętałem! O kurwa, jak byś nie wniósł! Jak byś nie wniósł! O kurwa, ła! Umieraj, żeż, krowo! O mordę! Muszę... To pamiętasz, też mówiłem w ostatnim momencie. Okej, okay. A ja przychodzę do niej bez broni, czy mi coś zrobi? Nie będzie bolało, obiecuję. Okej. O nie! O nie! O, pięknie. Ktoś tu strzela do mnie ewidentnie, tylko... Albo nie? To brzmi, jakby ktoś strzelał. O chwila, rzucę je w głowę. There we go. Nice. Bo ta gra nazywa się The Cow Calling chyba? The Calling of the Cows chyba się nazywa ta gra, albo jakoś tak. Jest dwóch tytułów, z tego zapamiętam. Masowy mord krowi. Czyli te głowy krowie, to nie był przypadek. No to wychodzi, to nie był przypadek. Coś tu było na rzeczy. O, co teraz się wydarzy? Masowe oblężenie krowie? Nieźle ci idzie, chłopcze. Masz, teraz spróbuj tego. To wygląda jakby do podstawy był tutorial. Tak to wygląda, co jest mega dziwne. Ale okej, okay. What the fuck? Morduję biedne krówki. Niech ktoś zadzwoni po Pamela Anderson. O co masz bratko, tego... to za wszystkie uciskane magna getsy. Aha, okej, okay. Chodź, weganie. Krówko, to jak sen. Uwierz mi. Jak weganie to atakują. A ja mam pytanie, co ma do modowania krów Pamela Anderson? Takie, po prostu mam tylko takie pytanie, nie? To jest moje po prostu pytanie, nie? Co to za modowania krów Pamela Anderson? Okej. Okay. Mam granaty. Uwaga, będziemy rzucać granaty. A mamy wyrzut jakiet też. Oj, krówki, nie wiecie co was czeka. Oj, nie wiecie co was czeka. Łap! Fruń, ptaszyno, fruń! Okej? Okay. Pewnie? O kurwa, o kurwa, o kurwa, okej. Okay. Łap! No, jest koło głowy jej, powinienem to ją zabić. Nie, panie, stwierdzam, że bardzo chujowe jest to ogólnie, ale ja mam coś fajnego, co jest maczetą. A maczeta pozwala nam na takie jaja, że wow! Coś jak kręgle, tylko lepsze. O, shit, łap! Głowa do góry. Zcięło go? Nie, shit, okej. Okay. To teraz go zetnie. Shit! Nie, zaś się odbiło. Goddammit! Gdzie to skręca maczeta? Teraz go zcięło. I czy jest to dopuszczalne przez konstytucję? O ty! Nie będzie bolało, obiecuję. O tak. Tego się nie spodziewałem, zajście od tyłu. Tego się nie spodziewałem. Moja maczeta ogólnie zniknęła, więc muszę sobie powiedzieć teraz chwilę bez niej. Sorry, koleżanko, ale to się kończy właśnie codziennie ze mną. A przynajmniej jesteś w lepszym świecie teraz. Usiądź! Shit. Nie, krowo. Ja ci dam. Ona tu. Jebut! Pięknie. I pyk! Zajebioza, okej. Okay. Au. To co mi się wydaje, że to jest strzał do mnie, takie dźwięki wydaje krowa jak upada. That's fucking weird. Nie powinien tak być... Ogólnie, gdzieś tu jeszcze krowa chyba jest. Old Man Murray. A, to jest ogólnie bardzo stara strona. Właśnie on tam na przykład robił na tej stronie wywiad z Crow Team, którzy zrobili Sirius-Toma i w takim razie z Running with Scissors też. Bym strzelał w takim razie. To jest bardzo podejrzanie normalnie wyglądająca chatka dom. Bardzo podejrzanie jak na pozwala. Co w ogóle jest? Desi to diabeł? Co z tym chodzi? Czy się może oświecić? W ogóle gdzie jest moja maczeta? Where the fuck is moja maczeta? O właśnie. To mi się zajebiście przyda. Ponieważ krowę, jak widzieliście, to zrobiło bardzo, bardzo szybko. A to jest coś, co ja potrzebuję. I pyk! Człowieku, to jest kurna genialne.
No. Nie będzie bolało, obiecuję. Masz, to jest zajebista. Ja mam inne pytanie, jak ty w ogóle ją potrafisz tak złapać, żeby cię jej nie odrębała, ale to jest... Rozmowa na kompletnie inny dzień. To jest jakaś zombie krowa. Oła, 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 przepraszam. Przepraszam państwa. I am so sorry. Nie mam mojej maczety, poczekajcie sekundę. O, umieram. 34 mam. Będę musiał sobie za chwilę hufnąć i pusnąć. A paluchy dalej się trzymają. Dziękuję bardzo. Już mi... No właśnie... No to chodziło. O to pytałem przed chwilą, jakie sposoby byś to zrobił. Bez... Już mile... O, ten szajs jednak działa. Szajs jednak działa. Cześć koleżanko, chcesz umrzeć? Ty chcesz umrzeć? Dobra, czekaj, muszę poczekać na maczetę. Fajna jest ta maczeta. Nie miałem okazji właśnie... Cholera, niezły jestem. Nie miałem okazji właśnie... Ale teraz mam. Cześć. Cześć kolego. I koleżanko. Siemano. Witam serdecznie. Miło było. O, karabinek to jak najbardziej. Karabinek to ja każdą ilość przyjmę. Szczególnie, że mam go mało, więc z tym bardziej. I shotgun, trochę czapteczka, to mi nie jest potrzebne, ale dobrze wiedzieć, że tutaj są. Się mogę zawsze po nie wrócić. O, jest ta krowa chora. Aha. Czy ona idzie w moją stronę, tak? Ona idzie w moją stronę. I straciłem właśnie moją broń. A mam szczęście jeszcze to. Nie trafiłem. Każdy nie szkodzi. No chodź. Do widzenia. Czy ty umarłaś teraz? Nie, bo ci muszę głowę rozwalić. Teraz. Ja pierdziurę. Okej, czyli muszę mój młotek odzyskać jakimś sposobem. To są same te krowy chore. O Jezus Maja. Ława. Ale dostałem od tej jednej krowy. Ja pierdziurę, ty. Muszę do... Bez dwóch zda... Już o Jezu. No i to tobie, krowko. Bez dwóch zdań. Dobra, nie mam już leczenia. Nie mam już leczenia. To jest bardzo złe. No ja jestem... komputerowe nie zabiję. Ja to robię. No, dobra, okej. Okay. Próbuję zrobić tę misję tak, jak mi gra powiedziała, żebym ją zrobił. Bo oczywiście mógłbym fanąć ją rakietą i na pewno by umarła. Ta krowa. Actually, that gives me an idea. CT rocket activated. Dobra. Co? Kurwa! To był błąd i jeszcze to przeżyła! Cudem! Nie no, te krowy są pancerne. Nie mam zdrowia już pomału. To był duży błąd, co ja właśnie zrobiłem przed chwilą, ale hej. Co tam? Nieważne. Nieważne, poradzimy sobie, mam nadzieję. Te krowy zadają masę obrażeń. No i jeszcze... Oj, zabije mnie. 23 HP mam. That's not good. That's very not good. Co tam się dzieje? Zostaw mnie. Szybko! Dobra, udało się. Okej, okay, oni się to chyba sami spalili. Ja bym potrzebował, o właśnie, na przykład tego. Co tu w ogóle mamy? Chcemy jakieś sensem, kwestie stosowania, krowy też ludzie. Hitler napisał książki, co? Warzywa rządzą. Coś tutaj, jest... Tutaj, krówko. Mięso jest pedalskie? Chodź, krówko, to jak sen. Uwierz mi. Będzie nam się sprawić, także... A, tu jeszcze jest miejsce, oczywiście krowy są zarażone. Kozacko. No to się spróbujmy. Cześć, krowo. Atakujesz mnie? Nie. Bardzo mnie to cieszy. Bo ja atakuję ciebie. O, ta na mnie leci. Obie. O Jezus. I'm scared. Dobra. Jakoś przeżyłem. Not bad. Okej, okay, jeszcze cztery. Toro! Oh, nie mogę tego wycyklować sobie dobrze. Ale jasno. Okej, okay, jeszcze trzy. Let's go. O Jezus! Dobra, jeszcze dwie! Ja je słyszę, ja je widzę i ona mnie szarżuje. Jest! Pięknie. Nice. We did it, everybody. To, że są martwe, nie znaczy, że nie ma zarazy. I guess. Dobra robota, synu! Poszło ci tak dobrze, że awansujecie na głównego inżyniera do spraw usuwania gołębi. Gratulacje, oto twoja wyrzutnia rakiet. Co? Twoje wynagrodzenie. Tylko jej nie nadużywaj. Pora usunąć parę gołębi. Poważnie będziemy gołębi usuwać teraz, bo tak? But then. Powiedziałem nie! Co wy sobie do cholery myślicie? Zasrany interes.
Co tam masz, Steve? Opis... Moment, moment, co masz? Opis misji z gołębiami. Opis misji z gołębiami? Nie mamy szmalu na misję z gołębiami! Lecisz sobie ze mną w Karola, czy jak? Pins dzieciaki, pomyśl tylko o dzieciakach. Spójrz tylko na jakość tego nagrania, zafajdańczu! Odwołać to, ale już! Kto mówi? Spieprzaj z linii, jesteś na mojej! A to ty dzwonisz. Chodź ci w dupę, kolego! Super fan Vision Hunter Mission Cancelled due to budgetary issues. Thank you the management. Aha, to już po, tak? W końcu spadko jedyna, co tu się stało. Wow, to była najbardziej odjechana rzecz, jaką w życiu zrobiłem. Fajnie, że to widzieliśmy. O matko, ale to wkurza. Jakiś level up mamy? Pół umiejętności? Halo. Hej koleś, to Vince. Mam dla ciebie pracę. Ze względu na niewiarygodny brak jakichkolwiek kompetencji, postanowiliśmy zerwać umowę z naszym pierdzielonym wydawcą. Problem w tym, że on ma nasz złoty masterdysk. Idź i zabierz mu go, ale już. Nie ma sprawy, ale jak się tam dostanę? Tym się nie martw. Tą sprawą już się zajęto. Co tam pisało? Jezus Maria. Jakie to było głośne. Ja mam grę przyciszoną. Holy fuck. Jezus Maria. Wow, okej, okay. To było głośne. Jesus Christ. Cześć, ja nic nie robię, tylko sobie chodzę, spoko. Jak to powiem, sobie gdzieś mi bił? Nie, no to się cieszę. Drugi tego, o, tutaj to jest, okej. Okay. Drugi tego nie używam, to jest dobrze, tak? Ty dziwko, ale dostanie spokoju. Dzień dobry. Po master dysk muszę iść. Okej, okay. Czyli miałem tu iść, dobrze. To jest to, rozumiem, czemu nie ma mapy, no bo nie mamy itemów, nie mamy przy sobie mapy, też nie pamiętamy, bo to mamy mieliśmy uraz mózgu, no to jest actually logiczne. Shiny Cube, Super Fan Edition. Tu pisze chyba Bullfish Interactive? Bo Ballfish Interactive? Tam się wydaje? Halo, pani odbierze? Dzień dobry. Nie wiem, sam wejść? Proszę bardzo. Nie mogę tego odebrać. Ja myślałem, że mogę to odebrać. Okej, okay, co tutaj mamy? Hallway Tournament. Aha, czyli nie Unreal Tournament, tylko Hallway Tournament. A tutaj Cyber Vampinatrix. Aha, half cyborg, half Nazi, all hoti. What the fuck? Someone gets me a Nilnex. Okej. Okay. Spoko, ma sens. No weapons allowed past this point. No to mi się bardzo nie podoba, szczególnie tutaj jest Infazja zombiaków, ale Can I go? Czy ja muszę gdzieś, nie wiem, te pionie oddać? Czy mam coś zrobić z nimi? Telefon dzwoni, czy pani ten telefon odbierze w końcu? Okej, okay, czyli nie. Czyli muszę się dotrzeć tam sam, rozumiem. Szkoda, że nie mam apteczek żadnych. Ja zabiję wszystkich w takim razie. Nie mogę telefonu odebrać. Na saks. No i o. Jeszcze w pół auto, bo tak jest lepiej. Czemu dla mnie? Przepraszam. Nice. O, mamy tutaj. O Jezus. Dużo broni ogólnie. Ale mnie pochaja tu ten koleś teraz. Może sobie wezmę karabinet normalny jednak. There we go. Ja szukam zdrowia. To jest przede wszystkim chyba. Postal, okej, okay, fajnie. Do widzenia panu. Kible, co to się w ogóle dzieje? Oczywiście jak zawsze w kiblu coś się musi dziać, bo to nie może być kibel normalny. O, teczka. Już mi lepiej. Hell yes. Hell yes, brada.
Do widzenia Państwu, do widzenia. Marketing, halo. I don't like this. I don't like this. Actually, o Jezu, nie chciałem strzelać. Nie chciałem strzelać, przepraszam, nie chciałem. Actually, nie chciałem strzelać. F5 uwalniemy. Okej, to nie wygląda za dobrze. O nie! A to są więcej broni! Teraz. Wow! To są więcej broni! Wspaniaczki! Okej, zabili jego sobie. Okej. Ci oni mnie nie zostawią w spokoju, bo jak koszmary mnie nie zostawią w spokoju. Can you die? Please die! Ma pan cenną głowę! Jezus, mi się pochyka, co tak przerażająco. Cześć, kocie. O Jezus. Umrzesz kiedyś? Dziękuję. Telefon dzwoni. Wykroś utępiać? Bo jeżeli mogę, to nie umiem. Tak. Mała amunicji do shotguna, co mnie bardzo smuci i irytuje, ale dobra. Poradzimy sobie chyba jakoś. Wtedy nie mogę przejść. Czy ja muszę ten telefon jakoś odebrać? Czy jest jakoś odbieraniem enterem czy czymś? O, faja zdrowia, jasny gwint. O, faja zdrowia, jasny gwint. Nie, muszę iść tutaj break room, okej, okay, czyli nie wiem. Jeśli się jakoś telefon odbiera, to ja nie wiem jak się go odbiera. Cześć, krowo. Nice. Pączka? O! Dobrze, to zauważyłem. Nie widziałem tego przed chwilą oczywiście, no bo to dopiero zebrałem. To się bardzo... Widzę muzykę. To się bardzo przyda. Ciekawe, że on też jest tutaj, jak mi normalna wizja wraca. To jest ciekawe. Czy się pewnie dzieje w mojej głowie? Ok, czyli tam jeszcze raz. Got it. Rozumiem. Wiesz to kurwa, pancerni jacyś też. No, co za goście, patrzcie. Padł. To muzyka. Okej. Development. Co mamy w development? Dzień dobry. Nic nie widzę, ale spoko. Czy jest development tego? Postala? Tu się robi postala, tak? Tu się robi postala. Muszę dzielić, że jest postać praktycznie. Co tego mamy? Ale ja nie jestem w stanie zobaczyć, za mała rozdzielczość tego jest, niestety. Co powiedziałeś? Co myślałem? What ty? Umie zaraz, już się uleczyć. Zgaduję, że pula genetyczna na tym zadupił się być na... Muszę... Już mi lepiej. I jakieś pączki może jeszcze? Już mi lepiej. Co on w ogóle zbyje mi zbić? Za goście. Żeby czegoś mocniejszego. Jeżeli mam w ogóle coś mocniejszego. I będzie to, ale na... Na auto. I zobaczymy teraz. Tak, wiem, dużo ludzi nie żyje. O, straszne. Dzień dobry. Bo co? No? Bo co? Tak myślałem. Dzisiaj jest pierwszy dzień. Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Dzwonisz po gminie, jak masz dosłownie policję obok siebie, także trochę... Wydaje mi się, że się mija z celem, ale w porządku, niech ci będzie. Co tu w ogóle pisze? Testing, details. Dobra, testing. Okej, okay, czyli tak jakby są więcej niż powie drogi. O, stołóweczka. Nice. Patrzmy co na stołówce jest jak najbardziej. Dzień dobry. No i to jedzenie, które po prostu jest... zdjęciem? Chociaż nawet nie, tu są... Też jedzenie jest powklejane na te tacki. Więc to jest dopiero dziwne. On to zrobił? Panie wodzo, to nie ja, to on. O, tak. Zamiast to sprzątać, to dali po prostu... Cztery te... A, no tak. Nie lubicie mnie, zapomniałem. Wolę cię zabić. No to chodziło. Dużo zdrowia trzeba to wszystko pozbierać.
Ała! Dopiero się uleczyłem. Kto mnie strzela? Co ty piasz? O, ten szak. No to chodziło. Co za ty piasz, o Boże? Co tu się dzieje? Maczetę to ja mam. Na szczęście znalazłem. Młotek też mam, bo dostałem od tego policjanta, który mi go wręczył. Więc jestem przeszczęśliwy z tego powodu. Dzień dobry, halo, halo. Siemano. Gdzie jest w ogóle ten dysk? Kto się wytłumaczy? Bo ja szukam i szukam. Idę przed siebie. Ludzi zabijam. A dysku nie ma. Więc kto ma mój dysk? Super, mega, hipy, uber, uber, uber specjalny. To jest moje pytanie. Czy ja w ogóle pominąłem? Czy mam gdzieś wyżej iść do jakiegoś specjalnego, zajebistego biura, czy co? No clue. Zobaczymy. To jest wyjście, ale... Przechodzę. Fajnie, słyszaj dupę. Tam się do powiedzenia. Nie mogę przejść. O, dzień dobry, czy pan będzie mnie strzelał? Tak, będziecie mnie strzelać. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Gady, rozumiem. Tak? Tak? Pięknie. Zabieram tylko samą nadzieję. O, będzie jakiś boss fight. Czemu kasa leci z nieba? Rety moje oczy. Ładny plet, człowieku. Matko. Panie Hoxlop, pan Vince desi na pierwszej linii. Hej, Vince przysłał mnie tutaj po złoty masterdysk. Złote co? Człowieku, tu nie ma żadnego złotego dysku. W promieniu 100 kilometrów nie ma żadnego złotego dysku. Jest przede mną. Vince jest po prostu walnięty i ma pierdolce. Nigdy nie dostałem żadnego złotego dysku, a już na pewno go nie kopiuję. Kto powiedział, że zacząłem go kopiować? Cholerny kłamca. Vince nie odbiera moich telefonów. Panie Hoxlop, pan Vince Desi na linii drugiej. Ten gość nigdy nawet nie dzwoni. Pan Vince Desi dalej jest na linii pierwszej. A już na pewno nie dał mi żadnego złotego masterdysku, którego nie mam, o tu, na moim biurku. O nie, nie. Panie Hoxlop, pan Desi jest na liniach pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej. Czy ma zostawić wiadomość? Okej. Okay. Zabawmy się przy tym trochę. Hej, to złoty masterdysk, którego ja nie mam. Oddawaj go. Ochrona! W mordę. Co? Rzuć broń, a obiecuję, że cię nie zabiję. Uciekaj, uciekaj. O Boże, boss fight, faktycznie. Tak? Zobaczymy, jak to faktycznie teraz damage robi. Okej, czyli faktycznie boss fight, zapisujemy to. Sejo? Poważnie? No i zbaniej. Hej, Vince, misja skończona. Dobra robota, człowieku! Wpadaj do mojej chaty! Imprezujemy z postalowymi koleżankami! Zostaw dla mnie jakąś blondynę, zaraz będę. To było... To był boss fight? Niedziela! Znaczy, dostałem osiągnięcie przed fajną sobotę, ale niedziela! Nic. Co to za piekielny hałas? Co jest? Zombiaki! Patrzcie na to! To chyba wkurzeni byli pracownicy! Jasna dupa, człowieku! Nie wiedziałem, że zwolniłem aż tylu ludzi! Arsenał gotowy do pracy! Chodźcie, chłopaki, skopmy zombiakom dupale! Wow! Okej. Zapisujemy sobie to. Niech będzie... W szpitalu, nie będzie tutaj, okej. Okay. No i panie i panowie, zapraszam na kolejny odcinek Postala 2, gdzie będziemy grać niedzielę. Nie wiem, czy skończymy ją w następnym odcinku, chyba nie. Udało nam się w tym odcinku sobotę skończyć, było ciekawie. W końcu są te zombiaki, o których ja mówiłem milion razy i jestem happy z tego powodu. Nie nagrał mi się dźwięk. Tak, zauważyłem to w tym momencie, że nie nagrał mi się dźwięk. Także będziecie mieli bardzo ładne audio z kamerki. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć i pa pa.